Dzień dobry, witam, witam i o zdrowie. Pytam, tak, co generalnie robimy? Mob Grinder. W poprzednim odcinku zaczęliśmy, teraz kontynuujemy. Z Mob Grinderem generalnie, jeszcze z tego co muszę wam powiedzieć, pająki chyba. Bo oczywiście Mob Grinder nie jest mojego pomysłu. Ja tak się robię taki klasyczny Mob Grinder, ale jednocześnie go trochę ulepszam. Więc po prostu. No, nie wiem jak to w sumie wam określić, naprawdę. Najzwyczajniej w świecie to jest taka mieszanka mob grinderów, które możecie znać. I żeby pająki się nie respiły, bo pająki są no, upierdliwe bardzo w tych mob grinderach, bo zajmują miejsce, w którym mogłyby się zrespić inne moby. I jednocześnie. Pająki nie zawsze chcą spadać, bo one się mogą złapać, wiecie, tych. One się mogą chycić. Jak to się nazywa? One się mogą chycić tych. Ścianki, no i wejść z powrotem na górę. Da się generalnie trapdoorami sprawić, da się taką zrobić, jak konik się porusza na szachownicy. Da się w taki sposób właśnie sprawić, żeby pająki się w ogóle nie respiły. Aczkolwiek ja tego robić nie będę, bo A, nie widzę potrzeby, bo naprawdę pająki mi się mogą przydać, a B, nie mam tyle surowców. Więc co poradzić życie. Dobra, nie starczy nam jak nic bloków. Chociaż w sumie to jest końcówka. Ja. Mówiłem już, że nie będę robić pięciopiętrowca, no bo nie mam tyle surowców. Ale zrobimy jednopiętrowca, może dwupiętrowca. Zobaczymy, jak się będzie jednopiętrowiec sprawować. Już widzę, że zrobiłem kratkę za dużo, albo idealnie. Poczekaj, bo nie umiem liczyć. Chyba. Zrobiłem idealnie, czy kratkę za dużo? Idealnie. Dobra. Kurde, mów mi budowniczo, mistrz. Niestety ten Mob Grinder ładny nie będzie, no ale wolę szczerze, żeby on działał, niż żeby był ładny, naprawdę. Wolę, żeby to działało. Jak będzie działać, to będę zdobywać bardzo szybko expa, więc teoretycznie. No i może kiedyś, nie wiem, na jakimś live'ie byśmy robili, live'a z Minecrafta bym robił po prostu więcej pięter dla tego Mob Grindera? Sam nie wiem. Może coś takiego zrobimy, nie obiecuję. Może na odcinku. Pożyjemy, zobaczymy. A, bo ten łupek ma coś takiego jak drewno z korą. Że ma, zależnie od tego jak go postawisz, tak strukturowo jest. No więc to nawet będzie krzywe w cudzysłowie, ale. Tu już wolę kucnąć. No ale nic z tym niestety nie zrobię, nie będę wszystkiego idealnie kłaść, nie? Nie jestem jeszcze aż taki psychiczny, żeby tracić czas na ustawianie tego łupka. Może nie będzie ładny, ale będzie taki ciekawy, taki czarny, wręcz mroczny taki w cudzysłowie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale zrozumiecie o co mi chodzi. No dobra. I właściwie po co trapdory, jakby ktoś nie wiedział. Zakładam, że jak oglądacie ten tutorial, to nie wiecie. Trapdory są po to, no bo mobki generalnie nie chcą wejść do wody i będą się trochę wyżej respić. I trapdory są po to, żeby. Że tak powiem. One jak widzą trapdory, to one sobie mówią, ej, to jest zwykły blok. Mówię oczywiście o tych mobach, które się będą tu respić. O, to jest zwykły blok, cudownie będzie po nim przejść. No i to nie jest zwykły blok. I będą przechodzić, będą ginąć. Bo będą myśleć, że idą po prostu po bloku, no i wejdą w trapdora i super. Czy ja nie zrąbałem w tym momencie? Rąba. Bo widzowie, to nie można tu postawić trapdoorów, bo zakryją wodę i to musi być kratka więcej.
A więc po prostu się widzimy, jak to naprawię. Dobra, widzowie, już jestem. Generalnie właściwie albo wszystkie, albo prawie wszystkie bloki udało mi się odzyskać. Po prostu zlazłem na dół. Widzicie nawet pokręcone wejście z powrotem. No musiałem zejść, no bo bym wszystkie bloki potracił, nie? A na to sobie nie mogłem pozwolić. Ale mamy bloki, jest git. Wiadomo, że naturalnie będziemy mieli mniej, bo jeszcze ta obwódka jest, ale po prostu będzie o wiele szybciej, prościej budować w taki sposób. Już tak poszedł, Jezus Maria. Te bloki tak szybko lecą, że to jest szok. Mała głowa. A, i była noc przy okazji, ale poszedłem spać na dole. Żebym nie miał problemów z fantomami w najbliższym czasie. Bo fantomy to właściwie najgorsze, co mi się może tu na górze przytrafić. Bo one mogą mnie zrzucić. Ewentualnie creepery są jeszcze gorsze, ale... Ty. Przecież... Mi nie starczy nawet na wykończenie tego. Na pewno mi nie wystarczy na wykończenie tego. Kurde, no. A miałem całego prawie chesta tego i myślałem, że mi starczy na spokojnie. Więc widzicie, widzowie, to jest tak zwany brak przygotowania. I właśnie dlatego, jak nagrywa się Minecrafta, trzeba się przygotowywać do odcinków tak mocno, surowcowo, żeby mieć pewność, że mi styknie. No, niby byłem taki pewny, że mi starczy, no a widzicie, jednak nie. W sensie uda nam się to ukończyć, tylko ściany po prostu będą inne. No to nie będzie fajne, no. Ja muszę iść chyba do kopalni i dokopać tych bloków. Z 5 staków jeszcze, żeby mieć pewność całą. Wątpię, żeby 5 staków zużyć na ściany. Bo dach będzie z pół płytek, żeby mi się na dachu nic nie zrespiło. Ale wezmę z 5 staków chyba dokopię, żeby mieć po prostu całkowitą pewność, że mi wystarczy. Bo Minecraft lubi płatać figle, jak wszyscy dobrze wiemy. Ta, jeszcze dwie platformy mi brakują. Nie, cały nie ma szans. A ostatni stack tego łupku. Kurde. No lipa, no. Co mogę powiedzieć? Lipa. No ale nic. Mam przynajmniej naukę na przyszłość, żeby się przygotowywać. Dla was to jest tylko pstryknięcie palcami, no bo ja po prostu zatrzymuję nagrywanie, ale dla mnie to jest kilka minut roboty, które mógłbym przeznaczyć na odcinek, a w taki sposób nie mogę, nie? I to mnie trochę... Jeszcze Minecraft mi wcale nie pomaga, to mnie trochę smuci. No nic, no z 5 staków to myślę... Tej grze nie można ufać, za grosz to 5 staków myślę na pewno. Muszę dokraftować. No to nie jest, no to znowu się widzimy, jak będę miał. Widzowie, tak tylko mówię, że przyszedłem dosłownie do kopalni, to jest jeszcze żelazo, sobie wykopię i widzieliście tam diamenta. W sumie zabawne, ale poszedłem kopać łupka i zdobędę przez to jeszcze parę diaksów. To mi się kurde podoba, tak ma być. O, jeszcze tu jest jeden. Jeszcze gdzieś? Raczej nie. Nie, raczej nie. Nawet jak są, to już olewam, nie szukam, bo jest ten... jak on się nazywa? Żwir, to będzie mnie wnerwiać, no ale nic. Mamy już półtora prawie staka, no i się widzimy, albo jak znajdę jeszcze diamenty, albo jak będę już miał te 5 staków. Dobra, jestem, widzowie. Generalnie jeszcze w kopalni znalazłem trochę więcej żelaza i tam było jeszcze redstone, ale już nie miałem siły go zbierać. Nie doceniłem kilofa, bo myślałem, że będę to długo zbierał. A to naprawdę było szybko. Ile to było? 4 minutki? 5? Nie było źle naprawdę. Po prostu rozbudowałem trochę jeden z moich tuneli. Tam się pokopałem trochę, zrobiłem nawrotki. I generalnie Bóg mnie błogosławi, bo nie napotkałem absolutnie żadnego, i to podkreślam, absolutnie żadnego, absolutnie żadnej lawy nie spotkałem. Mimo że słyszałem, że nieraz bulgotała. Więc to uznaję za szczęście, jedno z nielicznych dzisiejszego dnia. Tak, robimy teraz trapdory. Stack na razie zrobimy i dlaczego trapdory? No już mówiłem, ale przypomnę.
I koniecznie w taki sposób, jaki widzicie. Robimy tak i następnie zamykamy wszystkie. Bo mobek, jak będzie szedł, mówi sobie: o Jezus, tutaj jest blok, sobie przejdę, i zrobi coś takiego, więc wpadnie do wody, z wody się nie wydostanie, zleci sobie w dół, nie zginie na szczęście, zostanie tam mu, nie wiem, 1 HP, 2. No i wtedy my go. No i mamy expa oraz surowce, no żyć, nie umierać. Tylko trochę się boję o creepery, jak to będzie wyglądało, ale pożyjemy, zobaczymy, prawda? Generalnie tak. Nie wiem tylko, na ile wysokości zrobić ten mob grinder, 2 czy 3 bloki. No i inaczej, nie jest to na pewno najefektywniejszy mob grinder, jaki możecie zrobić. Ja nie mówię, że tak, żeby. Nie chcę wam, jakby wiecie, słodzić, że o Jezus, to jest najlepsze, co możecie zrobić. Nie istnieje lepszy mob grinder, bo tak nie jest. To nie będzie mega efektywne, ale po prostu ja nie mam surowców na coś lepszego. Więc robię surowce na to. Robię surowce, kurde, jak ja mówię. Po prostu robię to, na co mam surowce, robię to, co mogę zrobić. No i przy okazji każdy chce mieć w miarę łatwą eksperkę. Czy ja serio idealnie wyliczyłem? Tak, bo stack przecież mamy po 8 bloków, a przecież 8 razy 2 to 16 i razy 4 to jest 64. To idealnie stack trapdoorów. To dobrze w sumie, że pozbierałem tyle drewna, mi się przydało. Ile? Trapdoory się robi z dwóch drewien, czy z czterech? Już nawet nie pamiętam. Już olać to. No dobra, mamy tak. I następnie, generalnie tak, powiem jeszcze, jakbyście chcieli się pozbyć pająków. Tak mówił pewien youtuber, od którego to wiem. W sensie nie buduję jego mob grindera, tylko jedną rzecz właśnie od tego wiem. Że jak chcecie robić te koniki, żeby pająków się pozbyć, to podobno tak jak się konik porusza po szachowniczej, czyli raz, dwa, tutaj i tu trapdoor. Raz, dwa, tutaj, tutaj trapdoor. Teoretycznie, nie wiem, nie sprawdzałem, jak jest. Może tak jest faktycznie. Jak jest, to w sumie macie fajny protip. No dobra, tutaj się budujemy na trzy kratki i będziemy robić sufit. No i jakbyście chcieli zrobić więcej pięter, no po prostu, żeby więcej mobów się respiło, no to robicie taką samą analogię, że nie potrzebujecie więcej wody. Nie potrzebujecie więcej wody. Potrzebujecie tylko trapdoorów i potrzebujecie to sobie całe zapełnić. Tu będzie jedyna woda. I po prostu taka sama analogia, jak była tutaj, tylko tyle, że wody nie wylewamy. Cała reszta jest bez zmian. Chyba że mi starczy surowców, to ja zrobię dwupiętrowca. Ale wątpię szczerze. Zobaczymy po prostu, ile mi zejdzie i przez ile mi zejdzie bloków, przez to stwierdzę, czy będzie mi stać na dwupiętrowca. A w razie czego rozbudować, to naprawdę nie jest problem. Po prostu postawimy pochodnie w środku, żeby mi się nic nie respiło na czas budowy. No i będziemy budowali, potem pochodnie zniszczymy i będzie super. Generalnie naprawdę nie wiem, jak efektywne to będzie. Teoretycznie na dole nie ma prawa się nic respić, bo jestem za daleko. Teoretycznie, tam jeszcze na dole powinniśmy trochę generalnie oświetlić, ewentualnie dać pół bloki. Na pół blokach się nic nie może respić. Jak może, to chyba Endermany, nie jestem pewny. Nie chcę skłamać. Ale oświetlić byłoby lepiej. No ale ja na razie nie oświetlam, bo nie mam z czego, nie mam już węgla, zobaczymy. Nie, nie starczy mi. Popatrzcie, nie wiem, czy idealnie nie wymierzyłem tych 5 staków. Bo w tym momencie schodzi nam czwarty stack. Czwarty stack nam w tym momencie schodzi i została jeszcze jedna ściana. Więc na pewno by nie starczyło surowców na nawet połowę takiej podłogi, myślę. Że po prostu dwóch takich podłóg, bo to jest połowa, bo mamy cztery, nie? Boję się, że to nie będzie działać, bo zawsze mob grindery robiłem, ale te mob grindery zawsze były takie słabo efektywne. I nie wiedziałem nigdy dlaczego. Więc nie wiem, nie wiem. No dobra, i zużyliśmy ciutkę ponad 4 staki. I rozumiecie, po prostu jakbyśmy robili więcej pięter, to robimy sobie tutaj i dalej idziemy tymi platformami, wystawiamy trapdory, no i one będą dalej się mieszać, spadać do tej jednej wody. Wody nie wylewamy więcej. Nigdy. No i co? No i pół płytki. Ty, a mi w ogóle starczy stona na pół płytki? Starczy. Mam jeszcze nawet ten crafting, to sobie wezmę, zrobię te pół płytki. No i pół płytki już mówiłem chyba czemu. Pół płytki z tego powodu, że na pół płytkach nic się nie zrespi. Poczekaj, tu jest
Marnowałem 4 staki razy 3, to koło stak coś pójdzie. Pół płytek na samo takie coś. No bo tutaj też się może nam coś zrespić, ja już nie mam pochodni. Idziemy tak, będzie szybciej. Tu już się szczerze nie boję, że spadnę. Jak spadnę, to jest na dole ocean, tylko tyle, że kilka sekund, no kilka sekund, kilkanaście będę płynął na górę. Źle wyliczyłem, czyli 1,5 staka około zejdzie na to płytek. Dobra, trudno, nic się nie dzieje. No i idziemy tu. Nie tu, tylko tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trochę to zejdzie, ale ja w międzyczasie może poopowiadam. Generalnie, czekaj, czy będzie ok? Ale jestem głupi. Czy będzie ok wysokość? Bo ja chciałem po prostu zejść. Zejść jakby do tych platform i zobaczyć, jaka będzie wysokość. Ale będzie ok, myślę. Ewentualnie zrobię kratkę to wyżej, to naprawdę nie ma problemu. Wiecie co? W kolejnym odcinku. Bo ja będę jak spić poza kamerami, no bo to jest nudne, po prostu stoisz i bijesz, czekasz aż zlecą, bijesz, 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 bijesz. Więc w kolejnym odcinku też bym chciał zrobić farmę, bo 2 czy tam 3 odcinki temu robiliśmy bardzo efektywną farmę trzciny, po prostu bardzo duże przyrosty mi będzie dawać. Teraz robimy, mam nadzieję, że bardzo efektywny mob grinder. Mam taką nadzieję, bo nie wiem, czy tak będzie. No i w kolejnym odcinku również będziemy budować farmę. Mam taki przynajmniej zamiar, szczerze. Ale to będzie farma inna niż wszystkie dotychczasowe farmy. To będzie farma pewnych dziadów, które można albo kochać, albo nienawidzić. Ja na przykład kocham tych dziadów. No nie wiem, jak to określić, no. Czemu akurat dziadów? Naprawdę mnie nie pytajcie. Bo nie wiem. Ale po prostu można albo lubić te zwierzaki, albo ich nienawidzić. Ja je kocham po prostu. I zobaczycie w kolejnym odcinku. Ale o nich generalnie mówiłem już nie raz, że chciałbym ich farmę zbudować. Już nie jeden odcinek przeznaczyłem na to, żeby o tym gadać. W trakcie rzecz jasna odcinka, a nie cały odcinek na to poświęcać. Jeszcze nie powariowałem, na pewno nie aż tak. Dobra. Będzie git wysokość, myślę. I one już się generalnie mogą zacząć tam respić na dole. Więc ja się muszę pośpieszyć. Bo ja nie chcę, żeby one mi się respiły aktualnie. Jak mamy noc. Bardzo tego nie chcę. No bo jak mi creeper tu podejdzie i mi wybuchnie, to jedyną opcją będzie na dobrą sprawę zeskoczenie do tego. Do wody tam na dole. No i tutaj właściwie możecie sobie ogarnąć albo miecz z lootingiem. Looting, przypominam dla osób, które nie pamiętają albo nie wiedzą. Looting zwiększa szanse i drop rate z mobów. Szanse na to, że coś dropnie ciekawego. Jak powiedzmy, jest 5% szans na to, że z zombiaka dropnie marchewka, to dzięki powiedzmy lootingowi dwójce będzie to 20%. Podaję przykład. Nie znam tych procentów, mówię szacunkowo, nie? I właściwie w nocy to powinno być albo jeszcze efektywniejsze. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Bo w nocy wiadomo, że się ogólnie potwory respią. Ale z drugiej strony nie będzie to chyba efektywniejsze, bo na dole też się mogą respić wtedy. Mam jeszcze stack płytek. Będę musiał dorobić, ale to nic, mamy surowców. To nie ma problemu. I mam na... Tu jest cały blok, na którym się mogą zrespić, więc... Go usuniemy. Mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku mało tego, że to dokończę. No, dokończę na spokojnie. No, zobaczcie, no tylko dach muszę zrobić. To będzie wszystko. Kurde, durne półpłytki. To mało tego. Mam nadzieję pokazać wam ogólnie efektywność tego mob grindera. Teraz pilnuję, żeby nie spaść, bo jak spadnę, to będzie krucho. Bo już obstałem, że coś tam się albo porespiło, albo zaraz się zacznie respić. Bo A, już mamy połowę zakrytą tego mob grindera, a B, mamy noc. Chociaż sobie tak pasmami, nie wiem czy.
Nie byłoby szybciej. Kurde. Nie wiem, czy nie będzie szybciej w taki sposób. Sorry, widzowie, już dzisiaj. Któryś tam z kolei odcinek nagrywam, już nie kontaktuję. Jeszcze musiałem tam łazić po te bloki. Musiałem zbierać na nowo, to wymęczyć się można. Shit. To aktualnie chyba nic się nie stanie, jak bloki będą leżały. Bo ja mało tego, że ja nie mam kamienia, to nie mam półpłytek. Robimy akcję ryzykowną. Ale na razie się nic jeszcze nie respi. A dlaczego? Nie mam pojęcia. Dziwne to w sumie. Czy nic nie respi? Tym razem wejdę wodą. O! Magia Minecrafta. Mam nadzieję, że przez to wody tej nie zepsuję, ale nie zepsułem. Dobra. Mamy 10 płytek, lewitujący crafting. Kurde. Niedobrze. Bo mi nie starczy tych płytek. Serio. A ja zdaję sobie doskonale sprawę z faktu, że nie mam w ogóle kamienia. Czemu z tego łupka nie można budować płytek? Naprawdę tego nie rozumiem. I co, i teraz będę znowu zlatywał na dół płytki? Wy sobie żartujecie ze mnie? Nie no, weź proszę. To się nie proszę o to, żeby mi ich starczyło, bo ja zdaję sobie sprawę, że to jest nierealne. Taka jest prawda, nam nie starczy tych płytek. I mało tego, że nie starczy płytek, to nie tak, że ledwo, ledwo, tylko tak zupełnie nie starczy płytek. Kurde. Obiecuję na kolejny odcinek przygotować wszystkie materiały przed odcinkiem. Tak, żeby już nie łazić na odcinku, nie zbierać. Bo, no w sensie dla was to nie jest problem, naprawdę, bo wy to macie sekundę cięcia, ale dla mnie to będzie problem. Przez co mogę potem być bardziej zdenerwowany, gadać jakieś głupoty. No a to już jest problem też dla was, nie? Bo mimo wszystko nie chcecie się męczyć oglądając te filmy. Tak przynajmniej myślę. No nie wytrzymie, no. Jeszcze mamy tak. Jeszcze muszę stąd wyjść w jakiś sposób. Zepsuję sobie może tą wodę. Też nie. Nie, nie zepsuję. Tam jeszcze woda mi zleciała, serio? Mam nadzieję, że ona minie. Jak nie, to będzie problem. Tu wypłyniemy. No mamy 8,5 płytek. Kurde. To tak z... do was taki jeszcze. No dobra, widzowie, to znowu się widzimy, jak tym razem zbiorę półpłytki. I już wtedy będziemy kończyć. Może w kolejnym odcinku wam pokażę, czy to działa, czy nie. Bo no po prostu za dużo czasu to zejdzie, no ale na razie się widzimy, jak zbiorę półpłytki. Dobra, widzowie, już jestem, mam te górne półpłytki. Kończymy to robić. I jedna rzecz mnie generalnie martwi. Dlaczego tu dochodzi światło? Ja to generalnie zniszczę i... Czekaj. Tak. Zaraz sobie zejdziemy na dół, jak już wszystko zrobię. Zobaczymy, czy dochodzi światło, bo zawsze właśnie z tymi płytkami był taki problem. Jak już dochodzi, to olewam to. Wtedy zrobię to po prostu poza kamerami, bo już nie mam siły psychicznie, wam powiem. Ale obiecuję wam, że to już się nie powtórzy, że będę przygotowany na kolejne odcinki zawsze i wszędzie. Po prostu będę zbierać surowce poza kamerami, nawet dwie czy trzy double chesty, jak będę musiał.
Żebym i ja się nie męczył i wy, i te durne półpytki nie mogą się normalnie postawić. Dobra. Koniec. Tylko zejść i zobaczyć, czy dochodzi światło. A z jakiej racji dochodzi tu światło? Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego dochodzi tu światło? W jaki sposób? Co to przez ten... Przez te półpłytki? Że będę musiał jeszcze tym wypełnić? No ale wtedy by... Dobra, widzowie, koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo w kolejnym odcinku zobaczycie to już gotowe, bo będę musiał trochę to przerobić. Do zobaczenia i cześć.